To cholera jasna. Czemu nie zabezpieczacie podstawowych zadań miasta, nie wydając 11 milionów na stadion Wilków Krosno, 8 milionów na jego oświetlenie i cholera wie ile na wszystkie inne dodatki? Szczególnie, że jest to w towarzystwie ogromnej płyty betonu i nagle się okaże, że te trybuny tam 200 tysięcy więcej będą kosztować. Kłamiecie i zostaniecie za to rozliczeni przy następnych wyborach samorządowych. Statystycznie 103 godziny rocznie spędzamy w korkach lub na szukaniu miejsca parkingowego. To ponad 4 dni, 4 dni mniej, z rodziną albo przyjaciółmi. Krośnianin pracujący 5 dni w tygodniu, parkujący w centrum po 8 godzin, zapłaci rocznie 30 tysięcy złotych. W skali 4 lat jest to ponad 100 tysięcy. Na jednego mieszkańca Krosna przypada 11 setnych miejsca parkingowego. Co roku do budżetu miasta wpływa niemal 1 000 000 złotych z tytułu opłat parkingowych. Za nieuiszczenie opłat jest to około 100 tysięcy złotych rocznie. Dla porównania, za 1 200 000 złotych można wybudować 2 domy o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Za 1 000 000 złotych moglibyśmy w Krośnie postawić 10 placów zabaw lub 5 wielofunkcyjnych boisk sportowych. Brzmi korzystnie? Uświadommy sobie, że miasto w latach 2018-2021 przeznaczyło niemal 5 milionów złotych na nierentowny CDS, a sama spółka od początku powstania, czyli od 10 lat, nie przyniosła zysku. Dziś mielibyśmy 50 placów zabaw i 25 boisk, lub chociaż działające latarnie. Niemal 1,5 miliona rocznie. Tyle miasto dokłada do nierentownego CDS-u, które rocznie odwiedza około 30 tysięcy turystów. Krośnieński basen, który został zamknięty z powodu wysokich kosztów, w tym samym czasie odwiedza około 100 tysięcy mieszkańców Krosna. Blisko 8 milionów złotych. Tyle lekką ręką władze miasta przeznaczyły na finansowanie prywatnego klubu żużlowego, z którego miasto nie czerpie żadnych korzyści. To już 80 placów zabaw i wiele działających latarni, a także jeżdżących autobusów. Zapytamy dzisiaj Krośnian, co sądzą o płatnych parkingach w Krośnie. Chcemy znać ich opinię. Chcemy pokazać im, że nasze wspólne pieniądze można wydatkować w sposób bardziej rozsądny. Zapraszamy. Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jakub Kędzierski, ze mną jest Łukasz Leszczyński. Witam Państwa serdecznie. Witamy serdecznie w troszkę innym wymiarze, chociaż cały czas w tym samym materiale. Ponieważ wzięliśmy się między innymi również z Łukaszem za temat ciężki, temat wydatkowania pieniędzy z krośnieńskiego budżetu. Temat, który jak się okazało jest tematem rzeka i coraz to nowe okoliczności, nowe kwestie się pojawiają. I w ramach tego właśnie stwierdziliśmy, że musimy na chwilę usiąść, niestety nie przy wódce ani whisky, tylko przy wodzie, ale wystarczy. Chociaż bardzo często wydaje nam się, że te kwestie krośnieńskie to na trzeźwo nie za bardzo przechodzą. Ale będziemy starać się pokrótce opowiedzieć, przybliżyć, o co nam tak naprawdę chodzi i dlaczego w ogóle tymi sprawami się zajęliśmy. Słuchaj Kuba, na sam początek chciałbym przypomnieć o takim dosyć świeżym temacie. Mianowicie chodzi tutaj o stadion Wilków Krosno, naszej krośnieńskiej drużyny, który powoli zamienia się w studnię bez dna, tak naprawdę. No tak. Czy wyobrażasz sobie, że inwestycja na stadionie, konieczna by drużyna CELFA z Wilki Krosno mogła wystartować na torze żużlowym przy ulicy Legionów w nadchodzących rozgrywkach PGE Ekstraligi? Budowa trybuny rozpoczęła się wiosną z terminem realizacji 8 miesięcy. Wykonawca, spółka AGZ z Krosna. Wygrała przetarg, oferując, że pracę wykona za 12 669 000 zł. Terminu zakończenia inwestycji nie udało się dotrzymać. Co więcej, okazuje się, że potrzebne są dodatkowe pieniądze na zakończenie budowy trybuny. W ubiegłym miesiącu miasto ogłosiło przetargi na kolejne inwestycje na stadionie. Rozbudowę parku maszyn i odnowienia toru. W postępowaniu przetargowym dotyczącym parku maszyn ofertę złożyły dwie firmy. Władze miasta wybrały tańszą ofertę spółki AGZ, która wyceniła pracę na 2 644,5 tysiąca złotych. 2 644, czyli to jest niemal ponad 2,5 miliona złotych. Tak, 2,5 miliona złotych za rozbudowę czego? Parku maszyn? Dokładnie. Okej. Okay. Magistrat szacował, że uda się je wykonać za 2 miliony złotych. Czyli magistrat znowu przestrzelił. To jest, dzisiaj jeszcze będziemy o tym słyszeć wiele razy. Krosno i sam magistrat, ogólnie rzecz biorąc, miasto jest fatalne w wyceny i ma kogoś, kto po prostu nie potrafi robić wycen, bo już kilkakrotnie się pomylili odnośnie tego, ile co będzie kosztować. Czyli od 14 do 19... Więcej niż 19, że nie będzie. Czyli nie będzie więcej niż 19, czyli będzie od... Czyli tak, może być 15 i może być i 16 i... I 17... Ale 20 nie będzie. Tak, 20 nie, tak. Mhm.
Słuchaj dalej. Drugi z przetargów, w którym otwarto oferty, dotyczy remontu i przebudowy odnowienia toru żużlowego wraz z instalacją kanalizacyjną. W tym przypadku wycena miasta również była niższa od oferty wykonawcy. Ile wycenili? Zgłosił się tylko jeden wykonawca, warto podkreślić. AGZ, pewnie. Przed otwarciem ofert, przed otwarciem ofert magistrat poinformował, że na to zadanie zamierza przeznaczyć 900 tysięcy złotych. 900 tysięcy, okej. Teraz uwaga. Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych i drogowych w Krośnie zaproponowało, że pracę wykona za prawie milion złotych. Tam chyba było bez 300 zł milion, nie? Zgadza się. No właśnie. 999 tysięcy i 700 zł. Czyli o 100 tysięcy miasto Krosno znowu się pomyliło. Co akurat w wypadku miasta Krosna to i tak nie jest duża kwota, to właściwie grosze. No ale grosze wyciągane z naszych pieniędzy, z naszych kieszeni, o czym dziś jeszcze będziemy mówić. I to jest wszystko? Tak, w tym temacie... Okay. W tym temacie tak. Tak, w tym temacie okay. Tak, no to... chociaż... Możemy jeszcze dodać, że w przyszłym roku miasto chce wykonać kolejne inwestycje na stadionie. Okej. Okay. Troszkę wybiegamy. Na nie swoim stadionie, przypomnijmy, i nie swojej drużyny. Finansowanie jakiegoś tam rodzaju sportu, palnicho, czy żużel, czy piłka nożna. W tym wypadku żużel, Wilki Krosno, prywatny klub. Słucham. Otóż miasto chce przeznaczyć pieniądze na wymianę bandy. No prostej. Okej, okay, na tym prostym odcinku toru. Tak, no. Zgadza się. Otóż 4 miliony złotych kredytu, na które zgodzili się radni podczas wrześniowej sesji. Nie wystarczy? Nie wystarczy na przebudowę parku maszyn, odnowienia liniowego i wymiany bandy na prostej. Okej. Okay. W związku z tym, że potrzebne są dodatkowe pieniądze na inwestycje, prezydent miasta przygotował uchwałę na piątkową, 25 listopada, sesję Rady Miasta. Zakłada ona uchylenie poprzedniej uchwały i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2023 uwaga. W wysokości 11 milionów złotych i 80 tysięcy. Sporo. Ponad 11 milionów złotych. Sporo, nawet więcej niż na CDS w ostatnich latach. A to już ciężko jest przebić. Tak, i tak mi się właśnie wydaje, że tego typu zachowania to już podchodzą pod artykuł 296 kodeksu karnego, mówiący o niegospodarności, bo wydatkowanie 12, tam wyszło niemal 12 milionów, prawda? Tak, prawie. 12 milionów i to jeszcze na kredyt. Pal licho, gdyby oni mieli te pieniądze. Bo kto bogatemu zabroni, prawda? Ale nie mają tych pieniędzy, chcą je pożyczać i budować coś, co w istocie właśnie wydaje nam się, troszeczkę jako przedstawicielom partii Korwin, jako działaczom Konfederacji, nie przynosi nam zysków, nam jako mieszkańcom Krosna też. I o tym chcemy właśnie dzisiaj porozmawiać. Ale wracając do meritum, teraz miasto myśli o tym, żeby wyremontować stadion znowu, czyli nowy park maszyn za 2,5 miliona. Zgadza się. Za ponad 2,5 miliona. Nowa banda za ile tysięcy? Banda za niemal milion, tak? A, banda za niemal milion i generalnie na to wszystko kredytu 11 milionów, prawie 12 chcą wziąć. I teraz pytanie, czy to jest faktycznie opłacalna kwestia, bo jeżeli mamy do czynienia z klubem Wilki Krosno, my nie chcemy negować tego, czy klub jest fajny, czy ludzie go lubią, czy generalnie to jest coś, co Krosnu w jakikolwiek sposób taki rekreacyjny pomaga, bo pewnie pomaga, nie? No pewnie ludzie chodzą na mecze i... Możemy się tutaj jeszcze zastanowić, na ile to promuje nasze miasto. No właśnie. Na ile jest to ważny ten element tej reklamowy samego Krosna. Zgadzam się. Z tym, że pomyśl o tym, czy Krosno jako miasto, które jest zadłużone, które nie stać na najpotrzebniejsze rzeczy, stać na marketing za 12 milionów. Bo nawet jeżeli cały świat by się dowiedział o Krośnie nagle, to przypuszczam, że wciąż nas nie stać na marketing za 12 milionów. Pytanie, jakie to przyniesie właśnie realne zyski? No właśnie, bo z tego co zauważamy i z tego co wychodzi z naszych interwencji, na które odpowiedzi mamy tutaj przygotowane między innymi, są to odpowiedzi z Urzędu Miasta na naszą ostatnią interwencję w kilku sprawach. To były sprawy, przypomnij Łukasz, w kwestii parkingów. Parkingów, Centrum Dziedzictwa Szkła, o którym jeszcze dzisiaj wspomnimy. I kostki brukowej za 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych, dokładnie. I mamy te odpowiedzi, mamy też kosztorys, jeżeli chodzi o prace budowlane odnośnie kostki. Ale właśnie wracając do kwestii stadionu Wilków Krosno.
dwie najważniejsze kwestie. Po pierwsze, stadion nie jest, drużyna nie jest drużyną krośniejską, tak? Jest to drużyna prywatna. Nie jest właśnie krośniejska z sensu stricte, że nie należy do miasta. Prezesem ani właścicielem tego klubu nie jest nikt z zarządu miejskiego, prawda? Wcześniejsza drużyna motorowa to było KSM Krosno, czyli Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe czy Motoryzacyjne, dla mnie bez znaczenia osobiście, natomiast no, KSM był właścicielem drużyny, tak? Czyli było to stricte, że tak powiem, krośnieńska drużyna. Na ten moment jest to drużyna prywatna, która rozgrywa swoje mecze żużlowe. Ja tu się wykazuję może ignorancją, bo ja fanem żużla nie jestem, co tym bardziej potęguje moją złość na temat tego, że wydatkowane są tak potężne pieniądze. Natomiast właśnie, to jest 11 milionów kredytu, a musimy sobie zapamiętać o tym, że miasto już wydało około 8 milionów na oświetlenie stadionu. Co jest tym bardziej śmieszne, ponieważ nam w Krośnie oświetlenie nie działa na ulicach, ponieważ jest wyłączane. I to jest bardzo duży problem i to jest bardzo ciekawe zrządzenie losu, że wydaliśmy 8 milionów polskich złotych, proszę sobie wyobrazić, na oświetlenie stadionu Wilków Krosno, które ile było razy włączone? Niewiele, chyba na palcach jednej ręki można byłoby policzyć. Raz czy dwa było włączone, no pal licho, nawet niech będzie włączone 10 razy, to i tak jest to oświetlenie jednego obiektu sportowego, który przystosowany jest dla drużyny, która prowadzi swoje rozgrywki w tej ekstralidze żużlu. Natomiast one odbywają się raz na jakiś czas są u nas i pytanie, czy przynoszą nam jakiekolwiek zyski. Otóż nie przynoszą nam zyski ani turystycznych, ani jako takich przychodów z tych meczów nie mamy, ponieważ miasto nie jest udziałowcem nawet w tej drużynie, więc jako tako stadion przynosi nam tylko i wyłącznie straty. I jakie są argumenty miasta? No, argumenty miasta są pewnie tak, jak wspomniałeś, marketingowe. Zakładam, że tak. No właśnie. Innego wytłumaczenia absolutnie tutaj nie widzę. No bo żadnych realnych zysków z tego nie mamy. Nie mamy. I jak wspomniałeś, miasto może myśleć o tym faktycznie, że rozpromuje to Krosno na cały świat. No, powiedzmy całą Polskę. Tylko co z tego? Co z tego, że rozpromujemy miasto na całą Polskę, skoro nie mamy pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy, a wydatkujemy je na stadion Wilków Krosno. I przypominam, 11 milionów wydaliśmy na stadion. Chcemy wydać na stadion. W piątek ma się odbyć posiedzenie Rady Miasta, na której to mają być przegłosowane właśnie wnioski o uchylenie poprzedniej uchwały i podjęcie następnej, która pozwoli na wzięcie tego kredytu na 11 milionów złotych. Jak ja to słyszę, to mnie po prostu skręca. Więc tak, wydaliśmy 8 milionów na oświetlenie stadionu. Teraz 11 milionów na sam stadion, na rozbudowę tego stadionu, przebudowę, modernizację. Banda, park maszyn i tam jeszcze jest rozbudowa, odwodnienie liniowe to raz, a jeszcze kwestia trybun, bo przecież też rozbudowujemy trybuny. I nagle się okaże, że te trybuny, no tam 200 tysięcy więcej będą kosztować, bo się magistrat znowu pomylił. Nic nowego. I teraz sytuacja, w której wydajemy 20 milionów złotych na stadion prywatnej drużyny, z której oprócz dyskusyjnych zysków marketingowych nie posiadamy żadnego realnego zysku, wydajemy 20 milionów złotych, zaokrąglając, a być może nawet niestety nie zaokrąglając, a nie mamy pieniędzy na A, oświetlenie ulic w nocy, w 50-tysięcznym niemal mieście, i nie mamy pieniędzy na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, która jako jedyna pozwala na względną walkę z tematem też bardzo ciężkim i skomplikowanym, jakim jest wykluczenie komunikacyjne. Zgadza się, chociaż jeszcze chciałbym wrócić do samego stadionu. Powiedz mi, czy możemy to rozumieć jako przełożenie w oczach miasta samego stadionu i tego, że ta drużyna, która rozgrywa na nim mecze, nad oświetleniem ulic i nad dobrem mieszkańców? Nie, właśnie moim zdaniem nie. Dobrze, że zadałeś to pytanie. I to jest bardzo słusznie postawione pytanie. Czyli czy zysk prywatnej drużyny i ewentualne lansowanie się przed kamerami, bo przypuszczam, że o to prezydentowi mniej więcej chodzi, że ma być prezydentem miasta, które ma drużynę w super ważnych rozgrywkach i że będzie mógł przychodzić na mecze i, nie wiem, wręczać nagrody,
i będzie mógł zrobić sobie ładne zdjęcia aparatem czy telefonem, to jego to bardziej rajcuje niż to, żeby jego mieszkańcy mieli normalną komunikację miejską i oświetlenie ulic. No to jest wręcz skandaliczne. Przynajmniej moim zdaniem. I wydaje mi się, że właśnie w ten sposób jest to robione, tak jak mówisz, czyli przekładanie dobra obywateli, przekładanie dobra mieszkańców poniżej dobra prywatnego klubu sportowego, na którym prezydent, czy nie wiem, przewodniczący Rady Miasta, czy w ogóle radni, którzy mają chyba w głowie, że jak będą mieli stadion z ładnym oświetleniem, to będzie, nie wiem, że poziom życia się chyba w Krośnie zwiększy. No. A słyszymy cały czas o tym, że brakuje pieniędzy na absolutnie wszystko. Przecież ostatnio nam zamknęli basen, bo były za duże koszty utrzymania. Słuchaj, może tak żartobliwie troszkę mi przyszło do głowy, może władze miasta pomyślały, że skoro to oświetlenie kosztuje 8 milionów, że wystarczy na całe miasto. A, no może tak, może faktycznie, znaczy ja myślę, że faktycznie by wystarczyło, bo tak pół żartem, pół serio, ale już słyszałem opinię, że mieszkańcy okolicznych domów, kiedy to oświetlenie jest włączone, rzadko bo rzadko, ale bywa, to naprawdę ciężko jest na przykład zasnąć, bo to są godziny późne, oświetlenie jest włączane i oświetla tak ogromne miejsce. Podobno jest też źle wykadrowane pod względem takim, że źle są ustawione reflektory. Właśnie, jeszcze pół biedy, jeżeli oni to wszystko zrobią dobrze. A jeżeli to spieprzą, to będzie wydanie 20 milionów w błoto. I to jest ogromny problem. I pytanie, czy już to nie jest wydawanie 20 milionów złotych w błoto. Tego nie wiemy, po owocach ich poznamy. Ale jak na razie, to widać tylko tyle, że wydają publiczne pieniądze w sposób absolutnie skandaliczny. A to jest tylko kwestia stadionu. Tak, to jest zaledwie jeden punkt na naszej liście. Dokładnie, bo mamy inne. Słuchaj, wspomniałeś już o komunikacji miejskiej. Uh-huh. Czy mógłbyś przybliżyć naszym odbiorcom, o co dokładnie w tym chodzi? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o komunikację miejską w Krośnie, ona swego czasu była dość dobrze rozwinięta. Było takie przeświadczenie, że faktycznie można było się dostać praktycznie wszędzie komunikacją miejską. Zagospodarowano nawet przejazdy do Jedlicza, okolicznych gmin, nawet do uzdrowiska swego czasu, do Rymanowa czy tam do Iwonicza, albo nawet do obydwu, były połączenia komunikacją miejską. Ale to już w momencie, w którym drażliwym tematem były rozkłady komunikacji miejskiej, ponieważ zaczynano obcinać trasy. W pewnym momencie, to był przełom lat, wydaje mi się, 2020-2021, chwileczkę chyba przedpandemicznych, albo w trakcie pandemii, był taki moment, kiedy w ten sposób obcięto, wyobraź sobie, rozkład jazdy, że uczniowie realnie stracili możliwość dojazdu do szkół w bardzo wielu trasach, na bardzo wielu przejazdach. I to był realny problem. Wtedy się zaczęło robić bardzo źle. A wszystkie problemy rozpoczęły się od tego, że miasto w pewnym momencie stwierdziło, skąd inąd, słuszny wniosek, natomiast trochę przestrzelony, jeżeli chodzi o czas i finanse, że trzeba wymienić tabor autobusowy. Bo naprawdę mieliśmy takie stare MKS, takie wiesz, jeszcze pamiętające czasy PRL-u dość grubo, które miały poprzejeżdżane tam, nie wiem, milion kilometrów pewnie. No przypuszczam, że mogły tyle mieć. A według miasta pewnie były na dotarciu. Tak. Nie, no miasto też doszło do wniosku, że trzeba autobusy wymienić. I trzeba też przystanki wymienić. I trzeba też dworzec zmodernizować. I generalnie to wszystko zrobiono. Tylko okazało się, że... I to było... Tak naprawdę zaraz po, parę miesięcy po wymianie tego taboru, kiedy udało się zrobić tak, że faktycznie kupiliśmy autobusy. Część kupiliśmy z samoskiego autosanu, część kupiliśmy francuskich, nie francuskich, tylko szwedzkich Volvo. Znaczy już teraz chyba nawet nie szwedzkich, bo już chyba Volvo nie jest szwedzkie. Jestem właścicielem Volvo, a kurczę, nie wiem. Ale wydaje mi się, że... Nie są w grupie Volkswagen przypadkiem? Być może. Albo jakaś tam chińska, azjatycka hybryda. Pan licho. W każdym razie. Część autosanów kupiono, część kupiono Volvo. Faktycznie mamy hybrydowe, nowoczesne autobusy. Super, wyglądają świetnie. Mamy też przystanki zmodernizowane z wejściami USB. Bardzo przyjemne, ładnie wyglądające, pasujące się w estetykę. Fajnie. Zmodernizowano też bardzo ładnie dworzec. Zrobiono go po europejsku. Ale nie zabrakło absurdów, jak to w mieście Krośnie. I niestety nad tym najbardziej chyba jako działacze Konfederacji, jako po prostu mieszkańcy Krosna, ubolewamy, że robi się dobre rzeczy, ale tak się to partaczy czasem, że po prostu aż szkoda patrzeć. Jeżeli chodzi o tą komunikację miejską, w Krośnie zrobiono taki myk, że wyremontowano rozpadający się dworzec MKS PKP i zrobiono tam poczekalnię.
bardzo słuszne rozwiązanie, no bo faktycznie poczekalnia, jak jest zimnie, można sobie usiąść, tylko zrobiono ją absolutnie mikroskopijną. Zobaczyłem. Tam się zmieści ile? Myślę, że do 15, do 15 osób też coś takiego. Powiem Ci szczerze, mam porównanie z wielu polskich miast, między innymi z Rzeszowa, ze Śląska i tak dalej. I no, wydaje się, tak jak powiedziałeś, mikroskopijna. Jest mikroskopijna, to prawda. Tam się zmieści maksymalnie właśnie z 15 osób. I jest też godziny otwarcia tej poczekalni są śmieszne. Już nie będę dokładnie przybliżał, bo nie pamiętam jakie są dokładnie, bo rzadko korzystam niestety już teraz z komunikacji miejskiej, ale między innymi przez to, że tak bardzo obcięto kursy i tak źle zaczęła ta komunikacja funkcjonować. No i też wzrost cen biletów jest przepotężny, bo dziś dowiedziałem się, że bilet normalny, czyli bez ulg, kosztuje, uwaga, 3,50. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że wcześniej kosztował 2,40, a był czas, że kosztował złoty 70. Słyszałem o tych podwyżkach. Fatalny. Słuchaj, co ja mogę powiedzieć do Ciebie na ten temat? Generalnie, kiedy przybyłem tutaj do Krosna, byłem dosyć zaskoczony, no bo w porównaniu do aglomeracji śląskiej, strasznie pozytywnie zaskoczyły mnie działanie prywatnych przewoźników. Funkcjonuje wiele firm i tak, to jest godne pochwały, naprawdę. Podoba mi się w to sposób, w jaki to funkcjonuje. Widuję więcej autobusów prywatnych, niżeli miejskich. Więcej kursów zauważyłem. Myślę, że są też większe, przede wszystkim porównując właśnie miejsce piastowe. Tam jeszcze chyba nie widziałem przejazdem żadnego MKS-u. Więc generalnie nie pamiętam, czy kiedykolwiek korzystałem z komunikacji miejskiej. Natomiast z prywatnych przewoźników jak najbardziej, dosyć często. No tak, tutaj w Krośnie mamy akurat ten plus, tą przewagę, że lokalni przewoźnicy, prywaciarze po prostu, wypełnili tą lukę, którą stworzyło miasto, którą stworzył samorząd i faktycznie tak naprawdę na prawie każdej linii, która została wykreślana, gdzie było zapotrzebowanie, tam pojawili się nasi lokalni bohaterowie, tak trzeba o tym powiedzieć, bo to są osoby, które pozwalają uniknąć wykluczenia komunikacyjnego i które pozwalają takim osobom, na przykład jak Łukasz, dostać się do Krosna z miejsca piastowego na przykład. Więc tutaj bardzo dużą rolę odgrywają prywatni przedsiębiorcy i im chwała za to, jak to zwykle bywa, że niestety tam, gdzie zawodzi państwo, muszą ratować sytuację prywaciarzy. I oczywiście, bardzo dobrze, że to robią. Powiedziałeś też o podwyżkach cen biletów. Nie ukrywam, że da się zauważyć to także u prywatnych przewoźników, ale nie oszukujmy się, że jest to spowodowane m.in. wzrostem cen paliw. Tak. I odbija się to na wszystkich, nie tylko na przewoźnikach, ale także na osobach prywatnych. Tak, i właśnie przez to miasto chce się bardzo sprytnie, jak śledź w beczce, przepchnąć przez tą lukę właśnie podwyżek cen paliw, tylko że robi to cholera nieudolnie. Bo świetny lokalny dziennikarz, całkiem obiektywnie chcę go pochwalić, pana redaktora Piotra Dymińskiego z Krosnosfery, człowiek, który od wielu lat uparcie patrzy na ręce samorządowi, który głupoty i idiotyzm tej władzy samorządowej punktuje cały czas i bardzo słusznie, że to robi, chwała mu za to. Panie redaktorze, wielkie dzięki za to. Szacunek, panie pośle. Zauważył słusznie, że kiedy miasto chciało podwyższać ceny biletów, kiedy właściwie je podwyższyło, to różnica w cenie hurtowej diesla wcale nie wzrosła w stosunku do czasu, kiedy bilety były tańsze. To znaczy były wahania, natomiast ostatecznie cena jest niższa. W związku z czym MKS, spółka, nie powinna, przynajmniej pod tym pretekstem, podwyższać cen biletów. Jaki jest realny powód, dla którego MKS podwyższa te ceny? No trzeba z czegoś sfinansować absurdalne wydatki miasta. Czyli trzeba z czegoś sfinansować nierentowny CDS, a już brakuje pieniędzy. Trzeba z czegoś sfinansować 11 milionów na stadion. Sam stadion, chociażby jeszcze fontanna, a w zasadzie jej renowacja to nawet nie jest postawienie fontanny. Tak. Dokładnie 200 tysięcy, to jest 1,5 miliona. Tak, to już są kolejne kosmiczne sumy. To już trochę starsza historia, ale faktycznie 200 tysięcy wydaliśmy za dodanie światełek LED do fontanny, cholera jasna, i wyczyszczenie płytek. Słuchaj, plus jest przynajmniej taki, że LEDy są bardziej oszczędne energetycznie. Tak, oczywiście. Ale nie, wiesz co, Krosno cały czas zapewnia, że on ma energii tak, i praktycznie no tak, to możemy puszczać elektryczne autobusy, one energii, mamy takie nadwyżki, że to jest hit po prostu.
Także generalnie trzeba z czegoś sfinansować wszystkie idiotyczne wymysły tej władzy. Trzeba sfinansować, tak jak mówię, CDS, stadion, fontannę, trzeba kostkę brukową za 500 000. No ktoś za to musi zapłacić. No i gdzie najlepiej szukać tych pieniędzy? U podatników, mieszkańców. U mieszkańców. I to jeszcze w tych miejscach, z których oni muszą korzystać. Czyli no, musimy korzystać z komunikacji miejskiej, tak? Musimy płacić za parkingi, bo upłatnili wszystkie parkingi w centrum miasta, w całym Krośnie. Musimy z tego korzystać. W związku z tym tam szukane są pieniądze. Zaraz będą na pewno podwyżki cen parkingów, będą podwyżki cen biletów pod pretekstami. Oczywiście, ale my tutaj mamy czarno na białym, ile kosztują nas parkingi, ile z nich zarabiamy. Jeszcze nie wiemy, na co są te pieniądze wydatkowane, ale przypuszczam, że właśnie na finansowanie tego typu absurdalnych przedsięwzięć. Przecież zlikwidowano nam w Krośnie budżet obywatelski. Zabrano nam prawie 2,5 miliona złotych z tego budżetu. I wciąż brakuje. Ale wcale się tego nie dziwię. Bo przecież no, te 11 milionów skądś się musi wziąć na stadion. Już od przynajmniej 3-4 lat widzimy absolutny upadek krośnieńskiego MKS-u i wszystko moim skromnym zdaniem zaczęło się właśnie od modernizacji taboru. Mhm. Ponieważ on co prawda wymagał tej modernizacji, ja się z tym zgadzam, ale zrobiono to w taki sposób, że przerosło to możliwości miasta. A propos na przykład tej poczekalni, jeszcze przepraszam, że tak skaczemy po tematach, ale a propos tej poczekalni, mamy tą mikroskopijną poczekalnię otwartą tam 3 godziny dziennie na 15 osób, a kilkadziesiąt metrów dalej stoi zamknięta od kilkunastu, jak nie od kilkudziesięciu, ale ostrożnie powiedzmy kilkunastu lat, bardzo duża poczekalnia PKP, która jest cały czas zamknięta na dworcu PKP. Dworzec PKP wygląda jak dom strachów, a sąsiednim budynkiem, wręcz przystającym do budynku PKP, jest odremontowane rok, dwa lata temu etnocentrum ziemi krośnieńskiej, do którego już dokładamy inwestycje, do której musieliśmy dołożyć bardzo dużo pieniędzy, co prawda troszkę ze środków unijnych, ale z budżetu miasta również. I etnocentrum, które dalej nie jest w stanie na siebie zarobić i nie będzie w stanie na siebie zarobić, bo porusza kwestię tak wąską, że nikogo nie interesującą. Niestety taka jest prawda. Ja nad tym ubolewam jako mieszkaniec ziemi krośnieńskiej, jako człowiek, który też szanuje historię, który bardzo dużą wagę przywiązuje do kwestii etnograficznych, ale wiem, że nikogo to nie będzie interesować w takim zakresie, żebyśmy mogli tu setki tysięcy, albo przynajmniej dziesiątki tysięcy turystów przywieźć, prawda? Bardzo pięknym symbolem stylu rządzenia prezydenta Przytockiego, a także obecnej Rady Miasta jest plac przed etnocentrum. Kiedyś w połowie zazieleniony, nawet kilka drzew tam było. Na ten moment wylane asfaltem, jakieś paskudne płyty betonowe postawione przed budynkiem i to jest patelnia. To jest po prostu istny grill w lecie. Tam jest pustka, tam się nie da wytrzymać w tym miejscu. Szczególnie, że jest to w towarzystwie ogromnej płyty betonu, jaką jest krośnieński dworzec MKS. No trudno, no, dworzec MKS musi być z betonu. Ale jak już mieliśmy inwestycje za też kupę pieniędzy, bo to było z 10 milionów złotych, albo nawet więcej jeszcze, to mogliśmy pomyśleć o zieleni. Mogliśmy tam posadzić trochę drzew, moglibyśmy tam trawę zrobić, moglibyśmy tam skwer zbudować. Cholera jasna, skwer w Krośnie. W ogóle abstrakcyjna sytuacja. Jest to problem w wielu polskich miastach, tak. Ale w Krosna dotyczy w szczególności. Nie przypomina sobie żadnego miejsca w centrum, w okolicach rynku, w którym byłoby więcej zieleni, tak. Chociaż na małym skrawku powierzchni. Tak, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o krośnieński rynek, to nie wiem, czy widziałeś zdjęcia z lat 80. na przykład krośnieńskiego rynku. No, było zielono. Tak naprawdę w latach jeszcze wcześniejszych, przed modernizacją, rynek był praktycznie parkiem. Tam było naprawdę bardzo dużo zieleni, były drzewa, były krzewy, było zacienienie tego miejsca, tam też mogły parkować samochody. Było na pewno przystępnie. Pojawiały się też budki z lodami, kioski, tak zwane jugokioski były też wzdłuż ulicy Piłsudskiego, wzdłuż ulicy Słowackiego rozstawione. No było pięknie. Na krośnieńskim rynku było autentycznie pięknie i krośnieński rynek przyciągał. Tam miały swoje oddziały, swoje siedziby
najbardziej popularne firmy, które się w Krośnie otwierały. Tam też przecież firmy odzieżowe, imprezownie, kluby, gastronomia. No dzisiaj wciąż ta gastronomia jest na rynku, ale już mówiliśmy o tym podczas konferencji w Krośnie pod krośnieńskim ratuszem, że tej gastronomii jest coraz mniej, że oni się stamtąd wynoszą, że po prostu tam nie ma klientów. Słuchaj, dobrze, że mi o tym przypomniałeś, bo możemy tutaj wspomnieć o tym, jak miasto szlachetnie chciało zapełnić tą lukę w gastronomii w 2013 roku, zaraz po otwarciu CDS-u. A tak! Otwierając punkt gastronomiczny, oczywiście projekt poparli wtedy radni Platformy Obywatelskiej, wydano niemalże 500 000 zł, punktu na ten moment nie ma. Nie ma, tam jest teraz sklep z mydłem. Bardzo ciekawe. Tak, tam jest teraz sklep z mydłem, szanowni państwo. I punktu gastronomicznego nie ma, ale muszę przyznać, to się nazywało Szklane Bistro. Ja tam nawet miałem okazję jeść. Było całkiem proste. Tam było jedzenie na zasadzie takiej, jak masz teraz w krośnieńskim Vivo. Czyli, że po prostu taca, nakładasz sobie ile tam chcesz jedzenia. Na wagę. Na wagę, dokładnie, nie płacisz za to. I naprawdę jedzenie było całkiem dobre. I w miejsce fajne. Szklane Bistro, fajne. Mało to brakowało tam jakiegoś takiego akcentu szklanego. Natomiast naprawdę fajne miejsce. Z tym, że dlaczego nie trafione? Nie mam zielonego pojęcia, ale przypuszczam, że dlatego, że po prostu mamy nieudolne osoby w tych spółkach, w zarządach tych spółek. Powiem Ci szczerze, po rozmowie z kilkoma mieszkańcami samego Krosna, jak i powiatu krośnieńskiego, doszedłem do wniosku, że ludzie tak naprawdę nie są świadomi tego, co się dzieje tam, tego, jakie pieniądze są tam tracone. I chciałem też powiedzieć, że nagrywamy ten materiał też między innymi po to i po to poruszyliśmy ten temat, żeby uświadomić Państwa, jak dokładnie w danych się to prezentuje. Tak. I dlatego teraz to jest dobry pomysł na to. Mamy tutaj odpowiedź Urzędu Miasta Krosna na temat CDS-u i dopłat do CDS-u, jakie miasto Krosno uskuteczniało. I ja pozwolę sobie odczytać pokrótce, co tutaj miasto Krosno do nas napisało. W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 października 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie informuje miasto Krosno, pan prezydent zresztą informuje, w zakresie ponoszonych kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie należy zaznaczyć, że miasto jest jedynym udziałowcem spółki, a koszty, jakie są ponoszone, sprowadzają się do dopłat wnoszonych do kapitału zakładowego spółki. Wysokość dopłat do kapitału na przestrzeni ostatnich lat wygląda następująco, szanowni państwo. W 2018 roku było to 1 300 000 i ja teraz odczytuję plan magistratu odnośnie tego, ile będzie trzeba dopłacić. Znowu dane przestrzelone. 1 300 000. Wykonanie na koniec okresu 1 300 000 50 000. Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. Czyli o 50 000 się niestety pomylili. 2019 rok, miasto znowu ładuje 1 300 000, a CDS już pobrał tylko 1 200 064 000, czyli zaskakujące. 1 264 000, czyli no te 36 000 nam zostało. To dziękujemy bardzo serdecznie zarządowi spółki CDS, że te 36 000 nie wykorzystali. W 2020 roku 1 300 000 znów dopłaty. Tym razem już CDS wydał o 1 000 000 mniej, o 100 000 mniej, przepraszam, bo wydał 1 100 077 000. A w 2021 plan wynosił już tylko 1 000 000 zł dopłaty. Ponieważ pewnie była pandemia, więc stwierdzili, że mnie będą wydawać, no to te 1 000 000 im dopłacimy do spółki, która funkcjonuje 12 lat. I CDS wydał niemal wszystko bez 8 000. 8 000 zaoszczędził z tego planu, więc na takiej zasadzie. Te drobniaki, które udało nam się zaoszczędzić, pewnie poszły do skarbonki na oświetlenie. Tak, zakładam. A potem ta skarbonka została rozbita i wszystko wrzucone w wielki krok. Słuchaj, te 8 000 to jest 1 000 000 z funduszu, który poszedł na oświetlenie stadionu. Tak. 1 000 000 to już jest coś. Tak, przypuszczam. Nie ukrywajmy. I tutaj jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa informacja od Urzędu Miasta Krosna, od pana prezydenta, dokładnie z upoważnienia prezydenta, od pana Andrzeja Luli, sekretarza miasta Krosna.
Mianowicie pragnę Państwu przedstawić odpowiedź na pytanie, czy Centrum Dziedzictwa Szkła kiedykolwiek przyniosło jakiekolwiek zyski. Mhm. Otóż, proszę Państwa, spółka nie osiągała w okresie 2010-2021 dodatnich wyników finansowych, co nie oznacza, że nie wniosła innych niż finansowe korzyści dla rozwoju miasta, spośród których wymienić należy między innymi. I tutaj, Szanowni Państwo, miasto Krosno między innymi wymienia za zysk w postaci niefinansowej. Ja nawet nie mogę tego, po prostu wizytę, uwaga, kabaretu pod Wyrwi Groszem, a także programu Roberta Makłowicza. Dobrze, chociaż to mówię. Jakieś konkrety są. Krosno, to wymaga komentarza. Miasto Krosno samo zachowało się jak dobry zespół kabaretowy. Tak. Jak wcześniej już o tym rozmawialiśmy. Tak. No, takiej odpowiedzi chyba mało kto mógłby się spodziewać. Dokładnie. Tutaj jest, Szanowni Państwo, dokładnie napisane, że w CDS nagrywano między innymi odcinki programu Roberta Makłowicza, kabaretu pod Wyrwi Groszem, podróży z Góralem, a także o muzeum pisał miesięcznik National Geographic, a także specjalistyczny kwartalnik Szkło i Ceramika. I to jest zysk z tego, że my od przeszło 12 lat finansujemy nierentowną spółkę samorządową, która przez cały okres swojej działalności, czyli od 2010 roku, a mamy 2022, który już chwili się ku końcowi, nie przyniosła żadnych zysków. Zanim to podsumujemy, przełóżmy to trochę na liczby, żeby było łatwiej to zrozumieć. Okay. Załóżmy, że mamy 12 lat, tak. Finansowanie wynosiło, uśrednijmy, około 1,5, może niecałe 2 miliony. No, przyjmijmy nawet, że milion. Że milion, żeby było łatwo liczyć. Mamy ile? 12 razy milion wychodzi? Tak. Dokładnie 12 milionów złotych. Za 12 milionów złotych udało nam się do Krosna sprowadzić Roberta Makłowicza i kabaret pod Wyrwi Groszem. Dlaczego pan kłamał przed chwilą? Dlaczego pan kłamał? Dlaczego przepisał pan sobie coś, co nie jest pańską zasługą? A możemy to porównać do wizyt w basenie, który został zamknięty ze względu na koszty? Masz może jakieś informacje na ten temat? Najbardziej, mam takie informacje. To jest 100 tysięcy mieszkańców Krosna. I nie tylko pewnie, bo okolicznych gmin, powiatów i tak dalej, tak dalej. Także 100 tysięcy osób jest, jak wiesz, to jest mniej niż 30 tysięcy. I dlatego, zakładam, że tak. I dlatego miasto Krosno stwierdziło, że basen zamykamy, a etnocentrum trzymamy krótko i na temat. I to do tego, że miasto w sposób absolutnie perfidny usprawiedliwia swoje działanie na przykład epidemią COVID-19, co chcę przytoczyć. Należy mieć zatem na uwadze, że działanie w branży, która w znacznym stopniu zależy od sytuacji panującej na rynku, wpływa na wysokość osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Fluktuacje na rynku finansowym, wiążące się między innymi ze wzrostem płacy minimalnej oraz szalejąca pandemia COVID-19, mają swoje przełożenie w wysokości osiąganych wyników finansowych. I jesteście kłamczuchy. Jesteście po prostu ohydne kłamczuchy w tym Urzędzie Miasta, bo jak słusznie sami zauważyliście parę linijek później, Centrum Dziedzictwa Szkła nie przynosi zysków od 2010 roku, a tak mi się wydaje, że Centrum Dziedzictwa Szkła i sama pandemia COVID-19 nie trwa od 2010 roku, tylko trwa troszeczkę później. Tak samo w 2012, 13, 14, 15, 16 czy 19 nie było pandemii COVID-19, a dalej zysków nie było, więc dlatego kłamiecie. I tak samo kłamaliście na temat MKS-ów, mówiąc o tym, że koszty wam rosną, bo nie ma przejazdów, ale nie wydawaliście na diesla, nie wydawaliście w taki sam sposób na utrzymanie taboru autobusowego i kłamaliście, że wam brakuje pieniędzy, podnosiliście koszty przejazdów, obcinaliście kursy, trasy i rozkład jazdy był po prostu wyciągnięty gdzieś zza pleców. Kłamiecie i zostaniecie za to rozliczeni przy następnych wyborach samorządowych. To jak najbardziej trafne spojrzenie. Nie ma się co dziwić, bo faktycznie te wszystkie sytuacje, które powoduje miasto, zakrawają już po prostu o granicę tej normalności i tej gospodarności, którą powinno się miasto wykazywać. Ale już tak troszkę na podsumowanie tego tematu i zostawienie też Państwu do opinii samego CDS-u, samych działań
i finansowania. Chciałbym tutaj przytoczyć taką opinię mieszkańca, wieloletniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego, który bardzo często bywa w Krośnie, korzysta zarówno z parkingów płatnych, z tego wszystkiego i jest dosyć poinformowany, angażuje się w jakiś sposób. Chciałbym się, tak pytanie jedno, przytoczyć cytat, na co oni wydają te pieniądze? I to pozostawiam jako takie pytanie retoryczne, chociaż każdy z nas może się domyślać. Nikt z nas nie ma pewności, ale każdy ma gdzieś z tyłu głowy jakieś swoje domysły. Dokładnie, na co wydajecie te pieniądze? I to jest pytanie skierowane do władz miasta, ale też na co oni wydają te pieniądze, to jest skierowane pytanie do Was, do mieszkańców Krosna, do szanownych Państwa, którzy codziennie muszą płacić za przejazdy komunikacją miejską, którzy codziennie muszą płacić za parkingi, którzy już od piątku prawdopodobnie od nowego roku będą płacić więcej za swoje nieruchomości, bo przecież o 15% mają wzrosnąć koszty podatku od nieruchomości, co jak informuje Główny Urząd Statystyczny będzie przekroczeniem górnej granicy. Tak, dobrze, że o tym wspomniałeś. Generalnie, tak jak powiedziałeś, w przyszłym roku, jeśli radni oczywiście przegłosują tą uchwałę... A przegłosują na bank. Możemy się spodziewać przy takich wydatkach. Czeka nas teraz 15% podwyżka. Tak. 12% w tych przypadkach, gdzie podwyższenie o 15% spowodowałoby przekroczenie górnych stawek podatku ogłoszonych przez prezesa GUS. Czyli to, co chciałeś właśnie wspomnieć. To prawda. Jeszcze ja bym chciał podkreślić, że władze miasta zaznaczają, że określając przyszłoroczne stawki podatku, brano pod uwagę, że stanowi on znaczące źródło dochodów własnych miasta i tym samym zabezpiecza realizację podstawowych, jest zabezpieczeniem realizacji podstawowych zadań. Czyli jest to podstawowe źródło dochodów i ono zabezpiecza... Podstawowych zadań, tak? Tak. To ma być, ta 15% podwyżka ma być zabezpieczeniem podstawowych zadań. To cholera jasna. Czemu nie zabezpieczacie podstawowych zadań miasta, nie wydając 11 milionów na stadion Wilków Krosno, 8 milionów na jego oświetlenie i cholera wie ile na wszystkie inne dodatki? To jest absurd. To jest po prostu absurd. Czyli mieszkańcy Krosna mają finansować swoje podstawowe prawa, prawa do komunikacji, prawo do oświetlenia swojego miasta w nocy, żeby nikt waszych koleżanek, kolegów, żon, matek, za przeproszeniem, nie zgwałcił w ciemnej uliczce, bo nie będzie oświetlenia i kto za to odpowie, to my musimy sobie to opłacać sami w wyższych podatkach od nieruchomości, bo miasto nie ma pieniędzy. To niestety, taka jest sytuacja. I jeszcze warto przeczytać uzasadnienie do tej uchwały. W owym uzasadnieniu czytamy, że poprzedni rok, podobnie jak bieżący, okazał się szczególnie trudny dla budżetu gmin, nie tylko ze względu na skutki COVID-19. No wiadomo, że COVID-19. W całej Polsce COVID-19 stanowi po prostu jeden, jedyny argument, tak, wytłumaczenie dla wszystkich wałków, dokładnie, wydatków sprzed 50 lat. Tak. No może nie 50, nie cofajmy się do poprzedniego systemu, ale sprzed 10 lat, jak to bywało w przypadku CDS-u. Oczywiście. Ale również zmniejszenie wpływów z udziału w podatku PIT. Natomiast w tym roku na wydatki miasta duży wpływ mają skutki wojny na terenie Ukrainy oraz bardzo wysoka inflacja i ogromny wzrost cen paliw i energii. No tak, wojna na Ukrainie jest ogromnym wpływem na to, że nie możemy mieć oświetlenia. No faktycznie, to fakt. Chociaż mimo tego, że nie możemy mieć oświetlenia, to jeszcze Krosno jakieś dostają, ale to już tyle jest tych bzdur, że nawet nie chce się o tym mówić. Przecież był artykuł w lokalnych mediach o tym, że miasto informowało, że mają takie nadwyżki energii w elektrociepłowni, że po prostu, no tak naprawdę to możemy faktycznie wyrzucić kurtki, bo chyba będzie ogrzewanie podłogowe na... W całym mieście. A latarnie będą się świeciły o 12 tak, że będzie trzeba ostrożnie, żeby nas nie poparzyły na takie gorące. Także generalnie podsumowując, dużo się rozgadujemy, natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie, tak jak powiedział Łukasz, bardzo słusznie zaznaczył, zadajmy sobie to jedno pytanie. Na co oni wydają nasze pieniądze? I co oni z tymi pieniędzmi robią? I dlaczego przede wszystkim nie wydają ich, na to jak słusznie sami zaznaczają, na te brakujące podstawowe potrzeby? Z naszej strony to na dzisiaj wszystko. Troszeczkę pewnie dłużej wyszedł ten materiał niż się spodziewaliśmy. Natomiast chcieliśmy trochę porozmawiać na temat właśnie tych absurdów krośnieńskich, na temat tego, co w Krośnie nie działa. Z dwóch
perspektyw, bo tak naprawdę ja jestem mieszkańcem Krosna od już wielu lat, natomiast i tak naprawdę od urodzenia, natomiast Łukasz jest przyjezdny. Jestem przyjezdny, jak wspomniałeś, i dlatego mam też zderzenie i porównanie z innej perspektywy, z innych miast w Polsce. No właśnie, i też co ciekawe, z innego województwa, z racji tego mamy, że tak powiem, rozbieżne patrzenie na to i inną perspektywę, która no jednak konkluzję ma tą samą. Tak jest. Czyli fatalnie. No, dokładnie tak. My już wspomnieliśmy o tych wszystkich danych, wspomnieliśmy, jak to wszystko w praktyce wygląda, dlatego teraz chcielibyśmy liczyć na Państwa odzew, na opinię mieszkańców Krosna, opinię ludzi, którzy na co dzień borykają się z tymi problemami, z których właśnie pieniędzy pochodzą te wszystkie inwestycje, na przykład wpływ na Państwa życie, renowacja fontanny za 200 tysięcy. To już tak wspominając dosłownie na sam koniec. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo i myślimy, że do usłyszenia, bo myślę, że ten format się sprawdza i jeszcze nieraz będziemy chcieli chwilę porozmawiać o tym, co nas i także mieszkańców Krosna trapi, bo my jako gdzieś tam ludzie, powiedzmy delikatnie mówiąc, no, aspirujący do tego, żeby troszeczkę tą rzeczywistość wokół siebie zmieniać, a także to nasze Krosno naprawiać, będziemy starali się Wam te absurdy i ten idiotyzm władzy i niepotrzebne wydatkowanie pieniędzy, czy też różne głupie decyzje przybliżać. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, dobranoc, do widzenia, cześć. Dziękujemy, cześć.